déjà vu. Tak powiem. Ktoś na radio chyba dodaje. Berku nadaje, Szur nadaje. Krótki czek. Dwoje raz, witraż, witraż, tutaj Borys, radio, czek. Czas nadaje? Już nie. Już ja. Czerwień, panowie, dobra, czerwień. Gaszer, Kanadian, zielony. Starcie radyjka, kanał. Borys na pięć. Czerwień. Jako piąty kanał, nie? Radek, zróbcie czeka od razu radia, jak będziecie się gotowi. Proszę. To dobrze. Wszystko jest. Kanadian, Kaszel, prezent takiego elementu na wieczek. Zdaję. Borys 0 do Borys 1 radioczek. Jest. Jest. Borys 1. Pewnie daw. Borys 2. Borys 2. Z rozumieniem, przypomnę. Dobra, jest. Borys 3 radioczek. Magdam, jak tam? 3 jest Kanady, 3 jest Kanady. Rząd się. Miałem być ostatni. To chodź, ustawiam. Kto ma być ostatni? Jedynka gotowe? Dziękuję, mam iść z tobą? Tylko nie pierdolni, bo proszę cię. Brzmiałe jakieś transformacje. Chłopak mi gotowi? Tak. Nie widzę Sly'a, nie tak. Wiem czy u nas jest, ale nie ma go. Sly wylepszy. Teraz to jest radia. Kurwa. Do bucy kawał teraz. Golas, nie mamy Sly'a, Borys z Bułka ma brak człowieka, Sly. Gdzie jest Sly? Już się łączy. Ja sobie sam biegnę. Już wiesz, Sly. Dzień dobry, jestem. Jak gotowi ustawić się w kolumnie do wymarszu pod helikoptery? Przyjął, zera. Co jest ze Sly'em? No, jestem, mało w ciebie. Było to już odlatywaliście, więc Rak gotowy? Wsadłem na wieży. Są wszyscy Sly'em. Rak założyłem, że cię nie ma. Tak, tak, mówię. Dobra, brawo, Borys Wójka gotowy. Rako, poczekajcie, niech chłopaki... Dobrze, Witras, to jest radia. Dobra, panowie, dołączyć pod jedynkę i przejść pod helikopter. Witras, to na to? Pierwszy jeszcze. Okej. I teraz to Anton. Ruszamy. Chodź miła. Sebastian, dawaj. Anton, tu Witras, na 5. Sebastian, dawaj, idź. Sepcio! Tak. Go, go, Power Ranger, skoro już tak, że... Dawaj tam, naginaj. Dobra, idzie. Czerwia był na rekowisku, był. Egda! Co jest na go? Dawaj. Czek. Dobra, możesz pierdolę. Raz w raz, raz. Tu radio, czek, slej. Czyli 71 stoi po drugiej stronie, ale już... No nie, zmieniamy, to było mowa, zmienialiśmy głosy, to już idziemy. To tylko numer. Jedynka, dwójka, trójka, jak wszędziecie, będą wszyscy meldować na radio. To jest też fajne, że każdy ma inny numer, nie? Przejąć się. Konnichiwa! Dobra. Co kraje w cukrole? Kurwa, słyszeliście panowie? W dwójce mamy jakiegoś kurwa z Tybetu, Japonii czy innego gówna. Mongolii. Przepraszam, o właśnie, Mongol. Mongo. Siadać, siadać. Nie chcę znowu znaleźć gumy do tego. Witras, tu Anton, wszyscy na pokładzie. Żeby to ostatni raz był. Brawo, kurwa. Anton Witras przyjął. Kanadianska. Tam gdzie trzeba. Była pierwszóweczka. Piersiówkę mam. Gumy nie chcesz? Wolę to piersiówka. Szefu, szef, butami. Kaszer, Fredek, Fikur, Milow. Dużo macie tego spirytusu wyciekę. Do instalacji odladzeniowej? To wszystko skosił? Tak, żeby się to wodotrudniska znowu nie przejebał. Trzy w całości na pokładzie. Co tu jest? Czuję jakiś wyzewi. Może dwa na pokładzie. Kiedyś byłem na tej samej pozycji, szczerze mówiąc. Śniło mi się to. Kurczę. Śniło mi się, że się jakieś śmigłowce zderzyły albo coś. Nie jest dobrze. Właśnie miałem pytać. To nie był promocjonalny. Za dużo piję. Za dużo piję. Ja mówiłem, wywal tą szklaną kulę.
Jak wypiłem, to wywaliłem, no o co chodzi. Jedynka jak tam? Ja ci mówiłem, że ten Harry Potter ci zaszkodzi. Ale smaczny był. I teraz tutaj wróbel 4 czy nas słyszysz od tego. Wsiadamy. Ja wiem, kontroli że celu nie mogą przejść. Wysokości, ale cholera jest wojska powierzchni desantowych. W jedynce nawet pilot się nie może wciągnąć do śmigłowca. To podpijcie go, to może zjadzę go. Wszystkich za dużo. Chyba tego płynu kurwa co było. Wszyscy siedli u was? Za dużo wypił. Jeden kraca. Witraż, tutaj Borys, komplet na helikopterach. Komplet na helikopterach. Borys Witraż przyjął. Bardzo dobrze. Widziałem, że pilot ma jakąś rurkę podłączoną do swojego hełmu. To jest rurka, na której kończy jest piersiówka. Proszę nie wnikać. Może pusta i stąd była ta amaria. Nie, moja jest pełna. Jeszcze. Podłączyliśmy do... A, Witraż, tu Anton. Cholera. Anton Witraż zgłasza. Ale też nieźle kopił. Mam problem z medykiem. Mówisz? Anton Witraż, sprecyzuj problem. Ogłupiał. Czy panowie z podpisem Anton, tak będą wiedzieć, Witraż, jak jest z nim problem, po prostu go załaduj na śmigłowiec, żeby wyleciał z wami, potem się jakoś może rozwiąże. Nie mają na wkładki. Był pobór, to trzeba było się za pół brać, a nie do wojska przyjść. Ja. No, nie wiesz, że od pół go odciągnięty najlepszy soldat? O. Do pierwszej kuli. No, i zwalnia się jeszcze dla kolejnego cudownego soldata. Tutaj Witraż 300 powie. Anton Witraż przyjął. Mam rozumieć, że jesteście gotowi, tak? Tak, gotowi. Bardzo gotowi. A swoją drogą? No nie ważne. Okej. Bo ja zapytać o jego śnie, ale... Tego to nie będę. Nie obiecaj się, co on tam śni, bo jeszcze powiecie, że śnił o tobie.
wydałem taki rozkaz. Trzy przyjął. Dwa przyjął. Dajcie pełną. Nie wyprzedzaj się, kormilot, nie wyprzedzaj za bardzo. Starajcie się mniej więcej będzie trzymać podobnej linii. Tak się wyprzedzić z lewej. Do wszystkich tu Witras zameldujcie po zabezpieczeniu punktów A0, B0. A to przyjęte. Nie masz tych chłopaków, idziemy do góry. Uwalniamy ten. Borys przyjął. Uwalniamy, Borys Bójka, uwalniamy. Dalej, jestem w tamtym twarzy. Nie mam wyjścia, proszę. Widzicie gdzieś Rakowskiego? Jeszcze nie. Dobra, to w takim razie. Trójka, ubezpieczasz na RFO Alfa na zachód. Zero, zero, zero tutaj, trzy, trzy na pozycji. Ja zdałem się do lewej. Jedynka, status. Jedynka na pozycji, na północ 100 metrów. Kawa, daj na lewo jakieś 50. Witras to Anton, punkt 0, mniej więcej osiągnięty. Witras tu Borys, punkt 0 osiągnięty. Idziemy na lewo, będziemy stali na twarzy teren. Dobra, słyszałeś? Trochę lepiej widać. Kawa, słyszysz? Tak, co? Mam dołączyć do Slaya jako para, czy ty nadal jesteś z nim? Nie, ty jesteś parzy do Slaya. Ja jestem parzy z nikim. Okej, wcześniej ustalane, że... Anton, tu Borys, odbiór. Dość, 10 metrów, 10 metrów do...
kurwa, nie słychać nic. Poczyczne, nie się ustawiłeś na ten kanał? Właśnie? Zaraz. Anton, Anton, tu Borys, zgłoś. Anton, Anton, tu Borys, zgłoś. Widzisz jedynkę? Jedynkę, Borys. Słuchajcie, będziemy przebijać się cały czas na północ. Będziemy najbardziej narażeni. Przy ostrzale otwartą naszą do tego punktu serwisowego. Witraż, witraż, tu Borys, zgłoś. Witraż, zgłoś. Był chyba chwilowy zanik łączności. Borys w punkcie B0, odbyw. Przyjął Borys w punkcie B0. Anton, Borys, tutaj Witras, możecie wyruszać według wyznaczonych punktów. Do wszystkich, do wszystkich. Ustawić się w szyku głównym. Będziemy ruszać na B1. Witras, tu Borys, przyjedź. Trzy przyjął. A przyjął. Trudno mi powiedzieć, jak to jest w życiu. Jedynka? Nie. Dwójka. Czy coś się odzywa? Raku, raku, jak daleko jesteś? Nie dobra. 100 metrów na północ od B0. Czekamy. Dobra, panowie, plus 100, północ, idziemy. Przed nami nasi. Idziemy w prawym eszelonie, w tym momencie przed nami powinien być sojusznik. Kawa, lewy eszelon. Berek już wykonał swój. Jedno tempo na północ. Przypominam, na północ 100 metrów. Dobra, broń podniesiona, idziemy do przodu 100 metrów na północ, tam powinni zajmować się nasi. Tempo wolne. Tam krek przodu, wtyczki. Chyba masz dziwne połączenie nerwowe, także tak powiem. Dobra, widzimy. Brawo 2, widzimy jedynkę. Tam krek słyszałeś? Jak daleko? Przody, wtyczki, tylko w CS-ie. Berek, dajcie lekko na lewo. Dociągnąć do was? Tam już chyba jedynkę widzą chłopaki. Anton, zgłasz na Witras. Ciągniemy w lekko w lewo. Anton. Cały czas porucie na mnie. Anton, czy zostawiliście za sobą jakichś żołnierzy, nie jest pełna rozumu? Na miejscu lądowania? Zostają i są w miejscu. Okej, okay, Witras przyjął. Golas przybiega dalej na północ, jeżeli poczekaj. Witras przyjął, dzięki. Arias, powtórz. Dobra, stop, za przesłony. Dobra. Chłopaki, czemu stoimy? Powtórz. Się w formacji dom wymarszu. Jak będą wszyscy na miejscu, dać znać. To nie to radio. Jedynka. No trzy jest, nie? Przyjadę. To powinna być jedynka, tak? Na lewo od nas dwójka, przed nami jedynka. Jedynki nie widzę, bo jestem już ślepy może. No ja też nie widzę jedynki, nie Raku, jak daleko jesteś się. Przed nami? Dwójka wymarsz. Dwójka wymarsz. Dwójka wymarsz. Echelon wymarsz. Dobra, trójka ruszajcie też, dwójka ruszy. Podciągamy panowie cały czas w formacji, to samo tempo. Jedynka, daj znać gdzie jesteś. Za tobą, po prawej. Tak, są z nami, ale oni są nie w formacji, oni są skrajnie lewi w tym momencie. Kurwa, Raku! A, to tu jesteśmy, tutaj. Anton, tu Witras, zamarli w punkcie A1. Chuja tam. Przyjąłem. Kawałski, widziałeś gdzieś kurwa Raka? No nie, właśnie, jest ten problem. Z przodu są z przodu. 0-0 tutaj, trójka, przed nami już spotkałem chłopaków z jedynki i dołączam do nich do formacji. Dobra, już też ich. Też ich już widzę. Kawa, dawaj tutaj do przodu szybko. Berek już jest na miejscu, Raku. Witras, tu Anton?
Teraz gorsze. Raku, daj coś dać na radiu, bo chyba cię nie słyszałem ostatnio. Słyszałeś mnie? Laduję w punkcie 1, czy mamy się zatrzymać, czy ruszać dalej? Słyszałeś mnie teraz? Teraz ten. A to zatrzymaj, Borys jeszcze jest z tyłu za wami, więc oczekujcie funkcja 1 na dalsze rozkazy jak przyjął. Całość w szybkim tempie na A1. Tutaj Anton zatrzymuje w A1, czekam dalsze rozkazy. B1. Ruszamy tak, szybko na B1. Przyjął. Dwójka, trójka, otrzymujemy szybsze tempo. Ubiegiem. Będziemy iść po środku mniej więcej, między dwójką, trójką, a jedynką. No tak właśnie. Chciałem. B0 tutaj, B1, strzały daleko północ. Przyjąłem, kontynuujemy. Dwójka, będziesz ubezpieczać na końcu tego lasku przejście dwójki i jedynki. Trójki i jedynki. Jedynka przyjęła. Przyśpiesz trochę, bo już przechodzimy. Szybkie, zdechłem. Trójka, przechód też. Dwójka, przechód. Trójka, przyjąłem się podczas przeskoku. Jedynka, zwalniam. Tak, ale zmarnowany jak pies. Zaczynamy. To odtapnę, bo nie dobiegnę. Jesteśmy. Lecimy na drugą stronę. Popatrz jeszcze. Dobra, ruszamy za nim. Echelonem nadal? Linia, okay. Jak biegniemy. Czekaj, bo nie dobiegnie go. Han tutaj się zmęczył. Idźcie, z wami. Slaj, przychodzę na twoje prawo. Biegiem. Dawaj. Nisko. Raku, jesteśmy już w B1? B1, zatrzymaj w lesie, nie wychodź. Łosie, kurwa, zasapałem. No, ale dobiegnę. Odsapniemy. Cało szło na punkt B1, jak jedynkę osiągnie, meldować. I teraz to Anton. Teraz zgłaszam. Możemy ruszać się do ataku na subray. Anton, oczekuj. 0-3, ja pozycję mniej więcej. Witraż, tutaj Borys, B1 osiągnięty, przechodzimy na B2. Cias przyjął. Całość, jak tylko odsapnięcie z B1 walimy na B2 w pełnej formacji. Ja muszę znaleźć tutaj raka. Anton, tutaj Witras, rozciągnij linię na kierunek ataku. Powoli podchodź pod cel, odciągnij dobre pozycje od naszej rozkazy, jeszcze nie atakuj. Pozycji. Witras, Anton, czy mogę przejść do punktu B1 A2? Minus 100 metrów na zymusie jest 060, odległość. Anton, Witras, możesz ruszać do punktu A2, natomiast nie nawiązuj jeszcze kontaktu, dopóki Borys nie osiągnie B2. Przyjąłem. Nie wiem, tylko że poszliście do przodu, nic nie mówi. Anton, tu Witras, jak przyjąłeś? Przyjąłem, osiągnąć punkt A2, nie nawiązywać kontaktu z przeciwnikiem. No, jesteśmy przy drzewach, wyszłeś... Nie, na otwartym, kurwa. Tak, dobra. Szerzej się rozstawcie, panowie, i połóżcie. Berek. Położyć się, rozstawić szerzej. Widać go na 60 stąd, to jest BWP, mi się wydaje, że on jest umocniony, nie wiem czy nie za osłoną, tak. I za nim jest bunkier, koło przynajmniej 2-3 piechoty. Bardzo to chujowo wygląda.
Czy będzie tak, z tej strony na pewno nie podejdziemy, bo jak wyjdziemy do otwartego pola, to nas rozpierdali jak szyszki po lesie. Musimy jakoś ewentualnie lasem. Ale znowu od strony lasu, z tego co widzę, to on jest bunkier, więc no będzie trzeba walczyć. I to są zabudowania. To jest jakiś przepis budynku. Po którym? Nie wiem, czy to nie jest ten budynek w kwadracie. Może zero potwierdzić, że dostałeś ostatni komunikat o umocnieniu wroga. Właśnie patrzę na BMP, BWP i bunkier na lewo. Potwierdzę. 091 042 mi się wydaje chyba. Witra, Stanton. Rozgłasz. Witra, za twoje informacje i nie mam medyka, jakby co. Witra, sprzyjał. Kurwa, my jesteśmy na prawo od B1. No lekko, to mi się wydaje, że to jest ten kwadrat, który podałem budynek w tym kwadracie. Dobrze. Tam jest więcej niż witraż tutaj Borys, przed nami zauważyliśmy oko. Borys, dwójka, daje wam osłonę, tak, możecie skakać na drugą stronę, osłaniamy go. Plus bunkier, odbił. Osłaniał. Teraz przyjął. Borys, czy możesz oznaczyć na mapie pozycję, albo podać ją na radio. Zaraz próbujemy, oczekuj. Dobra, teraz kurwa, żeby dobrze podać to do strzału. Z czego chcemy tu piznąć? Podejrzewam, że chyba chłopaki będą wykorzystać samolot, bo z Javelina... To dwa osiągnięte, czekamy na rozkazy. To, za dużo to jest budynek w kwadracie 01042. To jest, on jest na prawo od tego budynku. Anton, do dwie informacje, zauważono pojazdy pancerzone na pewnych miejscowości. 091042, tak mi się wydaje, że to jest to. Anton, zrozumiałem. I to jest na prawo od budynku. Witraż, tutaj Borys, podaje współrzędne celu 091042 na prawo od budynku w tym sektorze. Odbiór. Całość ustawić się na linii lasu w kierunku północ, północny wschód. Brawo, wasz ja, północ, północny wschód. Witraż, tu Borys, potwierdź, że przyjąłeś ostatni odbiór. Witraż, przyjął, czekuj. Kurwa, Javelin by go stąd sięgnął? Niekoniecznie. Mi się wydaje, że tak, to jest tylko 300 metrów. Mogło pójść drzewo. Drzewo. Bardziej chodzi mi o te drzewo, jedno, drugie. Jeszcze zależy, jakby strzelali, czy od góry, czy po równym. RPG, na pewno tego nie sięgniemy dobrze. Jeżeli podejdziemy, to tak, tylko to jest kwestia tego, tylko tak, możemy podejść od lasu, ale my mamy te RPG, które nie wiem, czy za wielką krzywdę mu zrobią. A jak podejdziemy do tego lasu i nas tam złapią, to będziemy z ręką w nocniku złapani, będzie ciężko mu skoczyć. Chcielibyśmy wtedy chyba na lewo bić, a na lewo... Na lewo jest niezabezpieczony teren. Borys, tej Witras informacyjnie, Witras będzie eliminował zagrożenie za pomocą Javelina, jak przyjął. Przyjęliśmy, mamy chyba dogodne miejsce, zaraz podaję koordynaty. Jesteśmy w sektorze 088045, mamy jakieś 300 metrów, w miarę dobrą widoczność na cel, odbiór. Witras przyjął. Jeszcze dowódcy, ewentualnie jak będzie problem, to można w prawo jedną sekcję odbić. Czy drużyną i ubezpieczać po lasie Javelinie, żeby lepszy kąt. I tak będziemy ich ubezpieczać. Chcemy mieć dwie drużyny z RPK przynajmniej. Tam przynajmniej dwie drużyny, tu panie drużyny, dwóch podwójnych patrolowców widzę. Bunkier też u góry jest obsadzony. Ale jest więcej niż dwóch. Jeszcze po lewej stronie widziałem jakieś worki z piaskiem, bo tutaj są pozycje bardzo wzmocnione. W sensie od prawej przy pojeździe, czy od prawej w lesie? Przy pojeździe. Co jest? No, tak. Schodzą się i rozchodzą.
Jedynka, spróbujcie osiągnąć sektor 086042, środek lasu. Zaczekajcie tam na resztę, odbiór. 086042. Potwierdzam. Dwójka rozciągnięcia. Borys, tu Witras, czy jesteście w stanie przemieszczać się w kierunku B2 bezpiecznie, dopóki ten B-łup stoi gdzieś tam jeszcze okopany? Witras, tu Borys, wysłałem właśnie jedną drużynę, żeby sprawdziła przejście. Jeżeli będzie w porządku, będziemy mogli ruszać skokami. Odbiór. Borys, tu Witras, przyjąłem. W takim wypadku tak róbcie. My za chwilę wysuniemy się na pozycję, żeby wyeliminować to zagrożenie, natomiast wy chcę, żebyście się przemieścili w rejon B2 i byli w stanie tam zająć pozycję, podczas gdy Anton ruszy wtedy na skład amunicji. W takim razie będziemy skokami przemieszczać się od lewej strony na punkt B2. Odbiór. Ty masz rozetkę chyba, Kawa. Borys, tu Witras przyjąłem. Witras znajduje się w tej chwili centralnie w B1. Widzimy was. Przyjął. Całość, jak tylko jedynka potwierdzi, że jest bezpieczny na swojej pozycji, przechodzimy w sektor 086042. Stamtąd całością ruszamy skokami na B2. Odbiór. A przyjął. Dobra, Berek, bierz swoich ludzi i podbijaj na prawą stronę dwójki. Prawą stronę dwójki, dobra. Na lewo ciśnij, póki ich nie zobaczysz. Powinni być nie wszyscy za mną, średnia postawa, lecimy na zachód. Tam idziemy. Dwójka, jedynka jest po drugiej stronie. Ale mam po lewej waszej być chyba. Nie, dobra, myślałem, że Kawa jest dalej. Czekajcie, tutaj, jedynka jest po drugiej stronie. Mam trzymać, tak? Tak, osłaniamy was. Rozstawcie się. Osłoniamy was. Zapcie zielonie słone. Sprzed nas. Na północ. Czysto jest w tym sektorze? Dochodzę tam. Dobra, przyjmuję sektor chłopaków. Dobra, trójka, będziecie zaraz przychodzić do tego sektora 086042. Ja skoczę z wami, jak będziemy na miejscu. Anton, tej Witras, te łączności? Kawa później przejdzie za nami. Anton, 5 na 5, czekamy na rozkaz na ataku. Raku, jesteście już tam? Tutaj Raku, odpowiadałem, że dochodzimy już tam, dosłownie minuta będziemy odpowiedź. Dobra, Berek, przygotuj ludzi, jak tylko tam usiądą, ciśniemy. Przyjął. Crusher, trzymaj tyłu. Coś nam do pani jest. Okej, okay, widzę. Gdzie jest ten pojazd? Tam, gdzie byłem, na prawo, jak będziesz szedł na 60, będziesz widział przy bunkier i pojazd. Dobra, przyjąłem, dzięki. Borys, wójt, pan będzie się przemieszczyć jako ostatni. Jedynka, jak status? Jedynka właśnie w sektorze czystym. Przyjąłem, będą podchodzić nasi od tyłu. Berek, ruszajcie. Skaczemy na 320. Późny szyk, średnia pozycja. Osłaniamy chłopaków. Skaczemy razem na nich. Tak, idziemy za zielony. Średnia pozycja, luźny szyk, za lupami. 320 się nie da osłaniać, Kawa. Za drogą i za górką. Okay, ustawiamy się zaraz za miny i ja prowadzę. Trzeba zmienić pozycję. Przechodzimy w clean, przed nami powinni być nasi. To jest kawałek, my zaraz za nim wyruszamy. Dwójka po prawej, jedynka po lewej. Przed nami powinni być nasi. No, wyruszamy. Jest. Na luźny szyk, wyruszamy. Co mówisz, Wojewo? Na razie tak... Kawa, 100 metrów za trójką. Przyjął, staram się nie stracić z kontaktu wzrokowego. Dla
Jako jak tylko dwójka, trójka znajdzie się na twojej pozycji, ruszajcie na B2. Dobra, można wstać, chłopaki, stajemy. Puścić broń. Raku, potwierdź ostatnio, że przyjąłeś. Tak, przyjął. Witras, to Anton? Witras, nadawaj. Anton, nadawaj. Przekłączyłaś się. To trójka, dotarła, wydaje się, wyznaczony punkt. Nasza dywizja, natomiast przed nami jest chyba sekcja dowódcza na polu. Anton, tutaj Witras, możecie atakować. Powtarzam, możecie atakować. Przyjechałem, w takim razie atakuję. 4, 2. Dwa kwadraty wyżej. No tam mniej więcej. Mi się wydaje, że powinniśmy teraz być. Widzisz? 086042, tak? Dwójka, nie widzę cię na plecach. A chłopaki są 086042. Dwa sektory wyżej. Potwierdzam. Nie widzimy tak? Cię chwilowo. Dobra, luźny szyk na kształt linii, skaczemy na 20. Sektor 086042. Borys, zgłoś dla Witras. Witras, to Borys zgłaszam. W trakcie praktycznie się dodał sektor. Przyjąłem. Właśnie widzę jedną z twoich drużyn, która przemieszcza się z B1. Jakby co, zajęliśmy z Witrazem pozycję na wysokości murku w kwadracie 085042. Ubezpieczamy to przed pole do B2, możecie skakać. Przyjął, dzięki. Całość, Witraż zabezpiecza przejście nasze na B2, mają pokryte całe przedpole, także całość może przechodzić poszczególnymi drużynami na B2, powtarzam, całość na B2. Przedpole Berek mamy kryte. Tutaj brawo, Borys Bójka, meldujemy, mamy minę piechotną w lesie, uwaga. Uwaga, mamy minę w lesie. Oznacz ją na... Break, fałszywy alarm. Fałszywar. Dobra. Chyba nie. Nie, to był Javelin. Dobry Berek, idziemy za wami. Skakać, tak? Tak, mamy ponoć kryty. Panowie, 340, widzicie do nas przed nami. Musimy tam dotrzeć, średnia pozycja. W razie gdybyśmy dostrzeli ostrzał z Betera, czystego dwupa po plecach. Szerokie podejście, zarzucić dym, bierz dalej przeciwko. Dwójka i trójka, jedynka jest 100 metrów w przodu już. Właśnie był eliminowany. Przyjął. Ten... Całość B2. Słyszałem wystrzał, ale brak. Idziemy. Han, ile ty ważysz? 31. A myślicie, kto na chwilę? Dasz radę doczłapać? Jak daleko od nas? Tutaj dwójka, podążamy za wami, jesteśmy za trójką, jakieś 30 metrów. Witraż, tu Borys, jesteśmy w punkcie B2. To się ją? Teraz tak, aktualnie jesteśmy w punkcie B2.
2, więc daleko na zachodzie powinien być kotom, więc jakieś 400 metrów od nas, tam powinien być przez sojusznicze jednostki. Borys, tutaj Witras, otrzymać pozycję, obserwować północ, jak przyjął. Natomiast przed nami na północy rozstawiam godzinę północ 340. Panowie, odpowiednio 1, 2, później 3, rozstawić się od sektora 084. 039 do następnego sektora na prawo, wzdłuż linii lasu. Borys, informacyjnie zagrożenie w postaci meldowanego wcześniej BWP zostało wyeliminowane. Północ, północ, wschód, chłopaki. Witraż, witraż, Borys, przyjąłem BMP, zlikwidowany odbiór. Jedynka przyjął? Przyjął. Do linii drzew. Mamy tam skakać golas, czy wstrzymać? Czekaj. Całkiem na prawo, Berek, na 085-039, żebyście po prawej całkiem byli. Będziemy kryć, tak jak mówiłem, północ, północ, wschód, czyli praktycznie cała ta droga aż po punkt serwisowy. Okej, przeskakujemy na prawą flankę formacji, kierunek północ. Linia za mną, znaczy po mojej wzgłości. Złapcie sobie tutaj. Tutaj trochę posiedzimy, musimy czekać aż... Zróbcie nam trochę miejsce, odbijcie na lewo, prawy nie mam do czego schować. Spoko, odbijamy na prawo. A czy na lewo, bo po prawej ja mam być skrajny. Dobra. Sorry. Na lewo chłopaki rozciągnijcie. Dobra, doskoczcie. Złapcie wschód na prawo, szalon, większość skierowanych na wschód, ja predykuję. No to w takim razie wracamy razem do północy, tam jest pierwsza drużyna. Macie chłopaki? Północ? Pokryta? Tak. Osłony? Okej. Dobra. Chyba ustawcie się tak, żebyście widzieli faktycznie tę drogę, a nie tutaj trójkę. No tam widziałem, słuchaj, przed chwilą pierwszą drużynę, także... No to skacz na ich lewą. Kurwa, przed chwilą... Dobra. Dobra, spokojnie. Jest za gęste po prostu. Chłopaki na 300, przejdźmy na 300 i stamtąd na północ będziemy obserwować, ok? Na 300. Borys, dwójka na 300, przejdziemy jakieś 20 metrów do przodu, podejdźcie. Slaja. Gdzieś jestem, słyszę chłopaków, jedynkę słyszę. Dobra, widzę jedynkę jest tutaj. Dobra, jesteśmy na ich po lewej stronie, tak powinniśmy być. Gdzie jest tutaj? Złapcie to przysłonę i pilnujemy tutaj chłopaków. Oni są po naszej prawej, ale my jesteśmy po ich lewej. Widzę pierwszą drużynę. Jedynka, dwójka, trójka, zgłoście im po kolei, czy macie dobry widok na... Anton tu Witras, zameldujcie status natarcia, jak będziecie mogli. Nie, tam nie pytam. Ja tam się cieszę, że... Podchodzimy. Tutaj jedynka, brak widoku na punkt serwisowy, patrzymy jakby przez wzgórze. To 227, punkt wysokościowy. Tak, 227 mam na wymucie 2-0. Witras tu Anton, No dawaj Anton. Dwójka. Dwójka, widzimy dachy budynków, nic poza tym. Anton, nadawaj. Dwójka. To samo, widzę dach budynku. Witras tu Anton, zająłem się po stronie, dostaję ostrzał od przeciwnika z północy i południa. Dawaj zamiana, daję ci znacznik laserowy, a ty dawaj lornet.
Dwójka, dwójka, przejdź jeszcze jakieś 100 metrów na lewo. Dobra, masz znacznik laserowy. Na lewo tutaj, się wyciągnąć do taka. Stąd tutaj witraż, okopcie się, uczymy się pozycję, Borys przyjdzie wam z pomocą za niedługo. Nie no, niech dowódca ma, tak? Witraż, witraż, tutaj Borys. Czy dobrze zrozumiałem, no, że mamy iść teraz na lewo pomóc Antonowi? Borys, tu witraż. Spróbujcie przemieścić się od waszych pozycji na północny zakład. Nie chcę, żebyście ładowali się na sam skład amunicji, ale żebyście złapali widok na rejon A3. Możliwe, że tam jest przeciwnik, który atakuje naszych. I też tu Borys przyjąłem, proszę. Ale całość, całość, uwaga. Jedynka, dwójka, skierować się na zachód, a następnie w sektorze 082-039 odbić kierunek. Anton, skłoń dla witras. Będziemy odcinać naszych sojuszników z Antona. Jak zrozumieli, odbiór. Tak, widzisz te choinki, to nie ma. Break, 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 tutaj trójka, azymut 349 w lesie, widać pojazdy techniczne, być może jest to lokalizacja aparatu. Jak przyjął je, zero. Przyjął. Jest, widać, u nas się stoi. Oczekuj. Tam jest na pewno jakaś ciężarówka techniczna. Już idę bek. To może być jakiś punkt właśnie przeciw lotnicy. Zgadza się. 349? 349, tak jest. 349. Dobra, jedynka, dwójka, wykonać co mówiłem poprzednio. Witraż, witraż, tu Anton. I to tak szybko, szybko, bo Anton... No dawaj, coś mówiłeś? Teraz to Anton potrzebuje wsparcia z powietrza na zachód od punktu A2 i pierwsze zabudowania na południe od punktu A3. Nie widzę tych ciężarówek jeszcze. Teraz. One są w lesie, na spokój, bo ja miałem młyn na radiu. Raku, ciśnij ostro. Dwójka przyjął, szalę, 310. Później odbijacie razem z kawą do granicy lasu przed punktem A3. Odcinacie od północy skład amunicji, żeby nasi nie dostawali ciągle ognia. Panią? A nasi są gdzie? Czyli ganiamy teraz na zachód, tutaj są. Tak jest. I to tak w tempie szybkim. Witraż, głoś za Anton. Dobra, żółty... tutaj witraż, Anton, zostaw dokładnie na mapie, które budynki chciałbyś, aby zostały zaatakowane z powietrza. I uważajcie się... na A3, bo będzie prawdopodobnie nalot. Zostajemy sami w sektorze, reszta jednostek odbija aktualnie na zachód. Zachód w kierunku mniej więcej północno-zachodnim. Witraz, tu Anton, kwadrat 080038. Pierwsze zabudowania. Okej, przyjął. No na moje to tam coś siedzi, wiesz, dwie ciężarówki techniczne, jedna jest tyłem, druga jest kula na pewno z narzutą. Już widzę. No coś jakieś licho tam siedzi. Mhm, to jest zaraz koło punktu B3 praktycznie. Aha. Anton, tu Witras, wsparcie z powietrza niedostępne, bo Borys będzie próbował wspierać od północy, my przemieścimy moździerz i wykorzystamy, żeby ostrzelać pozycje, które nadasz. Precyzyjne jakieś bombardowanie z dużej wysokości może by coś dało. Pytanie, kurwa, czy tam ta aparatka nie ściągnie naszych elek. Witraż, witraż, tutaj Borys, zgłoś. Witam was, spokój. Witraż, witraż, tutaj Borys, zgłoś. Tutaj witraż, Borys, nadawaj. Witraż, tutaj Borys, mam widok na przesiekę na lewo od punktu B3. Widzimy tam dwie ciężarówki techniczne. Możliwe, że jest to przybliżona pozycja punktu Opelot. Odbiór. Zawsze spadną robotę. Dobra. Teraz przyjął, oczekuj. Witraż, witraż, tu Anton. Cały czas w punkcie składzie broni. Straciłem kontakt z jedną drużyną. Jesteśmy okrążeni. Jedynka, dwójka. Jak status? Witraż, tu Anton. Mam jednego rannego, brak na wykrycie. Dwójka? Jest z nami. Anton, tu Witraż przyjąłem. Witraż będzie udzielał ci wsparcia od południa. Jeśli masz jakieś konkretne pozycje celów na zachód od ciebie, które mówisz, że cię okrążają, nadaj. Jedynka, dwójka, zajmijcie tutaj sektor
081-039, tak żebyście mieli widok na zachód i przede wszystkim z tej pozycji też przemieścili tak, żebyście mogli udzielić wsparcia na północ, ostrzeliwać sektory tam, gdzie jest punkt A3. Nasze jednostki, drużyna Antona, są teraz w składzie amunicji. Borys, zgłoś dla Anton, znaczy dla Witras. Witras, tu Borys, zgłaszam. Borys, tu Witras, czy jesteście w stanie przemieścić się i zająć A3? Witras, tu Borys, mam tam dwie drużyny niedaleko tego punktu, spróbujemy. Drużynę jedną zostawiam cały czas na B2, żebyśmy odcinali północ, północny wschód odbiór. Przyjąłem, potwierdzam. Wkroczcie w A3, spróbujcie wyczyścić te zabudowania, żeby oczyścić północ, z której no, dostają ostrzał. Anton. Przyjął. Jedynka, dwójka, tutaj zero. Zmiana planu. We dwie drużyny wchodzicie w sektor A3. Co mamy? Sektor A3. Jaki perymetr, taki perymetr? Mamy zmiany, zostawiamy to, idziemy na północ na A3. Idziemy na północ na A3. Pan cały? Cały. Kurwa, znów mam ten błąd pieprzony. Zy? Cały czas jestem wygięty w jedną stronę. Ale to już dawaj, że... Przecież turlanie się pomagało, ale... Kurwa, Berek? Już? Możliwe, że mnie wykluczy chwilowo. Albo i nie, zobaczymy. Już jesteś. Nie, poczekaj, jest ok? Jest dupa, jestem cały czas wygięty w jedną stronę, nie mogę chodzić. Tak jak poprzednio. Próbuj się położyć, przeskoczyć. Albo fix head was zrób. Dwa razy, nie pomogło. Coś masz, coś ci się musi ten, a bo to się... Bo to taka pozycja jest, że ona się zmienia, chyba nie pamiętam jak. Kontrola D. Anton, Borys, Sitrep. Tutaj Borys, dwie drużyny wchodzą teraz na punkt A3, trzecia drużyna dalej zabezpiecza północ od punktu B2, odbiór. Zrób tam górę. Teraz przyjął, widzę waszą jedną drużynę, która właśnie się zadymiła. Anton? Pomóc. W pizdu. Ten to Witraż, Sitrep. Borys, zgłoś dla Witras. Borys zgłasza dla Witras. Borys, spróbuj się skontaktować z Antonem. Spytaj się, co się u nich dzieje. Przyjął. Anton, Antron, tutaj Borys, odbiór. Anton, tutaj Borys, odbiór. Witras, tutaj Borys, brak kontaktu radiowego. Proszę o pozwolenie wysłania jednej drużyny z A3 do składu amunicji, odbiór. Tutaj Witras, udzielam pozwolenia. Kontakt biegnie blisko, azymut 30. Likwidujcie go. Mam to, proszę po wojnie spokojnie. Dwójka, odbiór. Idziemy prawą stronę drogi, proponuję wybiór. A. Dwójka, niech jedynka zostanie w A3, zabezpieczony ten teren. Wy zapierdalacie na pełnym wiksie do składu amunicji, sprawdzacie co się dzieje z Antonem, odbiór. I chcę mieć potwierdź pełny kontakt na radiu. Potwierdź mi ktoś, że ten typek co na drodze bieg jest wymywany. Dwójka, zrozumiałem, mamy sprawdzić co się dzieje z Antonem w składzie amunicji. Okay. Tak jest, i na pełnej kurwie. Jakby była fuck-upowa sytuacja, to rzucajcie granat na drogę. Berek, w razie co, jeśli bym zginął albo coś tego, w tym momencie ty przejmujesz tutaj pierwszą sytuację. Schowaj się na pewno stąd, bo tu jest niebezpieczny. Kurwa, gdybym jeszcze mógł. HM, może się podnieść, przenieść, pociągnąć? To może być coś cięższego.
Nie wiem, czy to nie jest jakaś pokaźka. Jest, widzę go, leży na mniej więcej 5-6 na granicy lasu. Dobra, odsuń się od tego, nie będę. Granady, jesteś w stanie granatnikiem tam strzelić? Spróbuję się w ten sposób wycofać za drzewo. Kurwa. Ktoś dostał, czy mi się wydawało być? Dostałem, słuchajcie, on jest na mniej więcej 5-6 stopni od północy przy granicy lasu, leży typek z pekaszką. Po prostu pierdolni na północ do granic lasu. Kontakt przy drodze. Borys, tu witrasz, zgłoś. Uważajcie, dostałem jakiś samochód, proszę. Jaki jest status tych aparatek? Samy chopolot jak nie widzimy, widzimy dwie ciężarówki techniczne, które mogą być przy punkcie Opelot, odbiór. Pozycja twoich sił i aktualne rozkazy dla nich to? Drużyna trzecia, Borysa, zabezpiecza punkt B2, jesteśmy w kontakcie ogniowym z jednostkami wroga z północnego wschodu. Jedynka ode mnie zabezpiecza punkt E3, przeszukuje teren, aktualnie dwójka podąża do składu amunicji, żeby skontaktować się z drużyną Antona, odbiór. Okej, okay, kontynuować, utrzymywać tam pozycję w odpowiednim miejscu. Konadian, status. Jedynka, dwójka, status. Tutaj dwójka, przemieszczamy się do składu amunicji. Mamy jakieś 20 metrów odbiór. Zacznij latać. Jedynka cały. Medyk. A3. Łatam się. Okej, potem naparować do klaszera lennego. Trochę lekko do tyłu. Spróbujcie klaszera odciągnąć lekko do tyłu. Berek. Przejmujesz, ja próbuję się przełączyć jeszcze raz, bo to nie ma sensu, nie mogę się nawet rozwijać. Ale prawa, nie głębiej do tyłu, bo ja sam cofnąć, głębiej do tyłu w las, żebyś nie wybiegł gdzieś. Kurde. Borys, tu witrasz, co się dzieje? Na razie jeszcze na czarno. Tutaj Borys, znajdujemy się w składzie amunicji, Antonów jest cały i zdrów, śmieją się, że tutaj przyszliśmy. Witrasz, tutaj Borys, moi ludzie są przy Antonie, Anton wydaje się cały zdrowy, odbiór. I co to za strzały z ciężkiej broni? Zapytanie, jakie mamy dalsze rozkazy. Oczekuj. Kurwa. Żyjecie, chłopaki, hej! Borys, zgłoś na witraż. Witraż tutaj, Borys, zgłaszam. Podobnie Anton potrzebuje wsparcia go na pozycji składu amunicji, czy jesteś w stanie go udzielić? Próbuję wysłać tam medyka, mam problem techniczny w tym momencie, ale medyka wysyłam, odbiór. Han. Okej, okay. Jeszcze mi powiedz, czy twoi ludzie weszli w kontakt z tymi oporodkami, bo słyszeliśmy strzały. Nie jestem w tym momencie w stanie potwierdzić, oczekuj. Han, odbiór. Trójka, odbiór.
Tutaj trójka, jesteśmy celami pod pulotkę. Berek, słyszycie mnie czy nie? Tutaj jesteśmy. Jest tam Han? Witraż, witraż, tutaj prawo. Drużyna zwyczaj jest pod ciężkim ostrzałem, sami będziemy potrzebowali wsparcia medycznego, odbiór. Witraż przyjął. Spróbuj wysłać jednostki spod tych pilotek, albo je wyeliminować. Kurwa, jego mać. Wycofywać tam żołnierze od skakiwa. Wszyscy, kto przytomny, wycofywać w kierunku południowym. Kanadian, żyjesz? Kanadian nie żyje. Kurwa jego mać, a ja nie mogę się dalej ruszyć. To czołguj się, kurwa, dostaję. Nawet nie mogę nic zrobić, chłopie. Dzwoń do dowództwa, przekaż jaka jest sytuacja, my tu jesteśmy rozbici. Witraż, witraż, tutaj Borys. Trzecia drużyna rozbita praktycznie cała. Potrzebujemy pilnego wsparcia medycznego i siłowego, odbiór. Borys, oczekuj. Kurwa, ani wstać, ani kurwa, czyli chuj. Crash status. Kanadian status.